Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a tu przed wami kolejny odcinek ze Serious Sam 4. I jak widzieliście na kanale, zapewne był znowu tydzień przerwy. Jest to spowodowane tym, że oczywiście mam pracę i jest to dla mnie ciężkie. Ale, moi drodzy, od tego odcinka zapowiadam, bo to jest chyba najlepsze miejsce, żeby to zapowiedzieć. Ogłaszam, że co dwa dni postaram się jak najbardziej mogę, żeby pojawiały się filmy. Chcę, żeby ten kanał był, wiecie, konsystent, żeby ten kanał cały czas się rozwijał, a dostaję wyświetlenia lub komentarze lub subskrypcje tylko w momencie, w którym film wrzucam. Także postaram się, żeby to było lepiej, żeby na kanale się więcej działo, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Kolejna kartka informacji jest taka, że dostałem dużo fajnych komentarzy, tutaj macie przykłady i Kamil szczególnie prosił, żeby go pozdrowić, także pozdrawiam cię, Kamilu. I dziękuję za rozmowę właśnie w komentarzach. Nie macie pojęcia, jak komentarze tego typu motywują do działania. Strasznie. Gdy wasza praca jest oceniana, jest to najlepsze uczucie na świecie. Napisałem to na Twitterze moim, macie go oczywiście w opisie, jeżeli chcecie go zobaczyć, obserwować cokolwiek innego. I dziękuję wam bardzo za to wszystko, krótko mówiąc. A teraz kontynuujmy, mamy prawie 100 milionów punktów, także naprawdę nie jest źle, moim zdaniem. Może to jest mało, może to jest dużo, nie mam pojęcia. Zaczynamy poziom śniadania we Francji. Jak pamiętacie? O właśnie, jesteśmy na takim oto poziomie. I nie wiem, czy coś się wydarzy, ale tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, była aktualizacja, że teraz są sezonówki, krótko mówiąc, no nie? Co oznacza, że ustawiłem sobie teraz datę w komputerze 31 października, czyli Halloween. Pytanie brzmi moje teraz, czy faktycznie będziemy mieli tutaj coś związanego z Halloween na tym poziomie. Jeżeli tak to działa oczywiście. Trzeba to będzie oczywiście sprawdzić. A my aktualnie idziemy sobie przez drzewa. Trochę się cofnąłem, ponieważ czemu miałby tu nie być sekretu, prawda? Bądź czegokolwiek innego. Także może być jakaś broń z tyłu czy coś. I oczywiście jest to poziom, który nam zajmie raczej długo, to mi się zdaje. Głównie dlatego, że nie mamy w ogóle broni żadnych. To jest poziom, który musimy rozpracować, który musimy wziąć na spokojnie, żeby się zrelaksować i tak dalej. Nic tu kompletnie nie ma, co mnie trochę mnie to martwi. No, ale trudno. Na górę tu już nie wejdziemy, bo tu gdzie są takie skały, tu już nie wejdziemy. No, dokładnie. Tylko na trawie możemy się poruszać. Gdzieś tu może być sekret, gdzieś tu nie musi być sekret, bo zobaczcie, że możemy tutaj chodzić dookoła praktycznie wszędzie. Więc ukrycie takie tutaj nie byłoby głupie. Może tutaj. No gdzieś tutaj, nie wiem. Ja poszukam jeszcze chwilkę. Jakby się nie uda, to pójdziemy oczywiście dalej na poziom. Halo, halo. Czy coś tutaj znajdę? Byłoby bardzo miło, nie powiem. Raczej wątpię. Okej, okay, kierujmy się po prostu dalej. Jakby coś było faktycznie, to byśmy już znaleźli, tak mi się wydaje. Okej, okay. Jaki gadżet możemy sobie wyekwipować? Co my tu mamy? Ha, wkrótce wygląda na śmieć, czasami jest do pani. Fajna znajdźka, wyrzucić siebie. Chcę zrobić to jeszcze raz, jak jedzie czasu. Po prostu wyrzucić siebie. A, zostawimy sobie granat. Tak mieliśmy. Czy powoduje szaleństwo? Zobaczymy. Może tego użyjemy? Zobaczymy, jak to działa. Byłoby całkiem spoko, moim zdaniem. Okej. Okay. Wychodzimy z tych drzew. Spędziliśmy w lesie 3 minuty. A teraz chodźmy dalej i zobaczmy, co nas czeka. Co my tu mamy w ogóle? Sprzęt. Nie, we wrogach coś. O, megapolip. A, jest i boss. O mój Boże, wskazówki. Zabij to natychmiast. Okej. Okay. Masy krytycznej protopolipów. Okej. Okay. Nieźle, ale ten boss wygląda bardzo fajnie. Paskudnie. Hentai boss, ale wygląda bardzo fajnie, trzeba przyznać. O, ona się chowa. Fajnie, że animacje są. Right, jedziemy dalej. Ktoś mi jeszcze pisał w komentarzach, że będziemy jeździć kombajnem. I ja jestem mega zadowolony z tej informacji i jestem podekscytowany bardzo. Halo, halo. Całkiem pusto dookoła jest. Tu kompletnie nic nie ma dookoła, a powinno być. O, dobra. Lecimy już pomału. Są mumie z tego poziomu z wulkanem. Widzicie, to są hajpie? Czy my hajpie zobaczymy w końcu? Tak, to są hajpie. Oh shit. Ale fajnie. Oczywiście nie są nagie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale nie wiem, czy śledziliście, ale był dym straszny z tym, że hype nie są nagie w tej części, a w trójce były. No cóż, no trudno się mówi, nie? Czy ty masz głowę? Musisz mieć głowę. Au, dostałem od czegoś. Od tego, od tam są bombiarze, o, już się trzeba ich załatwić.
Pierwsze i najważniejsze, bo nas załatwią i to szybko. Tam są bombiarze jeszcze. Ta hajpia tu leci. Dobra, pomału. I to są właśnie fajne poziomy, bo mieliśmy przed chwilą minigana. Robiliśmy wszystkich jak chcemy, a teraz mamy pistolet i nawet takie przeciwnicy normalni robią nam dym straszny, no nie? Więc grubo. Dlatego te poziomy są fajne właśnie. Nawet bardzo fajne. Okej, po kolei ponownie na spokojnie. Dzisiaj można rozwalić wręcz na szczęście. O, tutaj macie punkt ten. Czuły punkt. Na środku, okej. Na brzuchu. I tu sobie gnaj leży, mogę go, nie wiem, poszatkować czy coś? Niestety nie mogę, no trudno. Mamy hype, no oczywiście nie jest naga, ale... Poczekajcie, aż wyjdzie wasza tej gry. Za 100% wam obiecuję, że będzie. Taki skin dla niej. Wygląda ciekawie, w sensie na pewno inaczej niż w poprzednich częściach. Right, mam mniej skóry niż miałam. Dobra, po kolei. No i to jest poziom napęty, który się... No, tu się można zrelaksować. A właśnie, bym pojazd chciałem przecież ogarnąć sobie, tak? No dobra. Prawie maszynowy dostaliśmy. Okej, gnaj znowu. Bardzo niedobrze. Oj, shit. Chyba spokojnie was panowie tutaj porobimy. Nie, ciebie się łatwo nie porobimy niestety. Ha, krzepie stanął! Ej, to ja tylko na miniaturę dom. Piękne. Okej, jak to jest na miniaturze, to jest na miniaturze. Jak nie, no to nie. Zobaczył, co innego się w tym poziomie oczywiście stanie. Ale piękna sprawa. Okej. No my krabim już tę umowę. Nic dookoła, nie ma żadnej amunicji, żadnego nic. Zostaje osoba. Zobaczył, tutaj coś jest w tym budynku. Jest! Pancerzyk, super. Super, dobra. Oh shit. Arachnoidy. Raczej tak brzmiało arachnoidy, tak? Nie, to są pająki, I'm sorry. To nawet gorzej. Jesteś duży. Chyba leży. Benac? Państwu było miło. Alright. Mamy nasz pojazd, ale na niego jeszcze nie będę wsiadał, ponieważ chcę się rozejrzeć jeszcze. Tu mamy coś? Nie. Okej, coś tu jeszcze mamy gdzieś? Dalej, bliżej? Co tu mamy? Aha, to jest nagranie. Od Michelle. You will be able to do as I've instructed and assist our mutual friends. Oh! And remember to be extra careful, as our intelligence suggests new alien troops will be moving through the area. Michelle out. This message will self-destruct in 5, 4, 3, 2, 1. This seems like a nice place to have a picnic. Or a massacre. True. Okej, okay, no to mamy misję poboczną, której się nie spodziewałem. Bo w sumie nie wiem, czy bym pojechał w drugą stronę, tak całkowicie szczerze, raczej nie. Okej. Okay. Przełączmy. Oh yeah! Woohoo! Ale fajnie. Pierwszy raz jedziemy pojazdem w Siriusamie. Nie, oczywiście pomijając mech, tak? Pomijając mecha. Możemy strzelać? Możemy, oh shit, okej. Okay. Chyba dostanę za to claima, ale trudno. To jest chyba piosenka... Wiadomo, że to jest piosenka na pewno z copyrightem, więc... Ale mam to w dupie, niech sobie gra. No chcemy stąd wyjechać. Dziękuję, bo chyba musimy tu jechać tędy po ulicy. Albo nie mam racji. Zaście, to zaraz zobaczymy. Dobra, pojedziemy sobie tak, ale fajnie. Spoko, okej. Okay. O, i tutaj mamy nasz cel, okej. Okay. Nie wiem co zawsze do końca. Podpis. Nie wiem, nieważne. Ciekawe, czy tym motorem jeszcze można jechać. Tu jest sporo sekretem do poziomu musi być, skoro możemy jechać tym motorem gdziekolwiek, nie? Więc wiecie. Dziwnie się jeździ tym motorem, w sensie ma straszny, strasznie duży pewien skrętu. Mały, przepraszam, mały. Pewien skrętu. I trzeba delikatnie nim skręcać, żeby ogarniać w ogóle cokolwiek. Ale zapieprzam. Woohoo! Oh shit! Brawo ja! 100 HP mam na tym motorze, okej. Okay.
Proszę bardzo, i po żołnierzach. Co my tu mamy? Live, super. Kolejna informacja. The French resistance has treated us with admirable generosity, though the provisions continue to be frightful. The French preoccupation with putrid cheese is, frankly, nearly as alarming as the frequent attacks on the compound. God damn it. Okay. Jedziemy dalej. No to wychodzi. Tędy? Pogrzało cię, a tędy nie przejadę. Mogę zbierać rzeczy na motorze? Tak, o jak miło. O jak miło. Brakuje mi czasami tego w grach, że trzeba schodzić i zbierać. Nie wiem, czy w GTA tak nie było. Całkiem to jest możliwe, tak całkowicie szczerze. Nie pamiętam. No ale cóż. Amunition. Okej, okay, mamy naszych przyjacieli. Czy ja mogę kogoś rozjechać? To jest moje pytanie. Próbuję, uwaga. Próbujemy. Tak, mogę ich rozjeżdżać, super. Jak one się rzucą, nawet to mi zrobią? Chyba nie. Okej, to sobie ich porozjeżdżam, nie? Czemu nie? A mogę kogoś zabić z motoru? Mogę. Piękna sprawa! Au, 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 shit, 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 shit. Nie wiem czego. A, od polipa, to super. What the fuck się dzieje? Trafię go kiedyś? Traf go sam, dziękuję. Au, 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 au. Ale jak ja mam się z nim rozprawić, jak ja mam czym nawet? Au, dorzesz się! Shit, okej. Okay. Trzeba to spieprzać. Shit, on mnie zabije. Wypadł. Idź ode mnie. Shit, wypieprzaj. Dobra, won, sobie jakie tam. Chciałbym coś zrobić tym, a czy zrobić mu zrobię, ale bardzo mało, ma dużo życia. No i nawet taki polip jest teraz bossy, bo nie mamy jakiej ticy. Wypieprzaj! Dobra, udało się. Czy ja strzelałem kleja? Chyba nie. Jestem pewny. Co do mnie strzela? Okej. Okay. Fajnie, bo te dwa poziomy, które mieliśmy teraz pod rząd, to były naprawdę unikalne. Obydwa. I to było fajne, moim zdaniem. Bardzo nawet. Okej, okay, nie wiem czy wejść od frontu, czy gdzieś z boku, tu na górze jest chyba sekret. O, zrobiłem dwóch, okej, okay, spoko. Tu gdzieś zostawiłem rzeczy na ziemi, właśnie tutaj, dobra, sobie weźmiemy. Motor zostawiłem gdzieś w dupie. Zdarza się. Pancerzyki. Jako pasy, spoko. I to poziom, że te drzewa laguje strasznie. To co nie fajnie. Siema, stary. No jest to większe halloweenowe, na widzicie nie ma halloweenowych rzeczy nigdzie, więc to chyba nie zależy od tego, jak ustawię mój komputer. Trudno się mówi. Chyba, że musimy pierwszy ustawić, spróbuję jeszcze pierwszy ustawić na następny odcinek. Coś to da, nie mam pojęcia. Dostałem C4 właśnie. Mega jestem szczęśliwy. Kolejna informacja. Kopytałem go do budynku. Okej, okay. Nie słuchałem co w ogóle gościu mówił. Może wy wysłuchaliście, ja jako Betty nie. Niestety. I specjalnie nawet, po prostu zapatrzyłem się na przeciwników. Gdzie on jest? Skąd on mnie strzelił? Nie mam pojęcia. Tutaj jesteś. Żegnamy pana? Wow, shit! Shit! Spoko. Jakiej amunicji zaraz właśnie? Możliwe, że C4 by się tu bardziej przydało, no ale... Mówi się trudno. Oh god damn it, oh god damn it, oh god damn it. Macie, oh shit, 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 shit. A pod górę jak oni wolno idą w ogóle.
Okej, chyba szybka ewakuacja będzie zaraz. Chyba tak. Przez drzewa, przez drzewa. Gatemet. A mogę gadżet rzucić? Powodują szaleństwo, właśnie, mogę? Dajcie mi ten, dajcie mi to. Bicie się między sobą. Git. Mam mi z głowy. O, to się rozpyla na daleką odległość, wow. Dobrze, on poszło, panowie. Gdzie ty biegniesz tam? To są przeciwnicy chyba. Nie mam pojęcia, możliwe. Alright. 4000 metrów jest nasz cel. Wow, okej. Okay. Gdzie ten sekret był, bo nie pamiętam już teraz. Gdzieś na górze, tylko nie pamiętam na której górze. Jakkolwiek to brzmi. Tam na górę chyba nie wejdziemy. Ani do środka, co trochę się. Gdzieś na lewo coś słyszałem. Tutaj gdzieś coś słyszałem, wy też? Jest tu typ! O, się schował. Nieładnie. No dobrze. Muszę zlokalizować to, co było tutaj na górze i się jakoś tam dostać. Tutaj właśnie, na tym kontenerze. No dobra, to teraz na ten kontener się trzeba dostać. Tylko jak? Stąd skoczę? Wskoczę, dobra. Tu wskoczę? Tak, jak najbardziej. A co tu w ogóle na górze jest? Nawet nie wiem, a ja się nie dostanę stąd na ten kontener. Potrzebuję... Nie wiem czego. O, tam jest, nie wiem, co to jest, tak całkowicie szczerze, ale to się na pewno przyda. Tylko jak tam się dostać? Może spróbujmy, nie wiem, jakoś... Tu się nie dostajemy na górę. Chciałem się na górę dostać, ale... Na mój, no nie? Ale nie wiem, czy nam się to powiedzie. Raczej nie, raczej wątpię. Raczej wątpię, żebyśmy się dostali na mury. Tam są rzeczy, które możemy jeszcze zebrać, ale to... Tu nie teraz. No come on, man. Ajajaj, dobra, trudno. Nie mam pojęcia, jak tam się dostać. Może... Czekaj. Panie wraku, czy pan mi pomożesz? Byłoby nieziemsko. No tak, dostałem się tutaj. Ja nie wiem, czy dostałem się teraz na ten górny kontener stąd. Raczej... No raczej nie. No nie dolecę, co wy. Ale plus jest taki, że dostałem się już na mur, no nie? Dobra, próbuję jeszcze. Z dwa razy, jakby się nie uda, to trudno. Jak chcecie coś wskoczyć, to biegnijcie w stronę tego, bo to pomaga bardzo. Tak tylko mówię. No, skokuj, synik. Nie ma całego dnia. A, dobra, nie, mam to gdzieś. Mam to gdzieś, wystarczy. Wystarczy, nie będę się denerwował. Dobra, gdzie jest nasz pojazd? Pójdziemy sobie nim. Pojedziemy. Coś tu jeszcze jest. Dobra, noc panu. Chyba już nic nie ma. Dobra. 6000 metrów. Bo czemu nie? Znajdź i zbadaj ukrytą dolinę. No dobra. Nie ma problemu. Nie mam pojęcia, jak ten odcinek zajmie, no ale to szczegół. Jedziemy. Zobaczyć, co nas tutaj czeka. Nie zobaczyłem, jaka jest nagroda w ogóle na tym. A zawsze patrzę. Demet. Trudno się mówi. Tu mamy rzeczy, za chwilę stąd wysiądziemy, zbierzemy. Mamy dwójkę, hell yes. Tu dookoła coś mamy? Jakieś wejście do budynku może? Nie, okej, okay, no to w drogę naszym pojazdem. Mamy życie. Nie pogardzę. Zdrowie i amunicja do karabinu już, o jest i biomechanoid. Right, okej. Okay. Widział mnie? No niestety mnie widział, no trudno. Lecimy z nim. Tamten mnie jeszcze nie widział. A no, już widział. Jest jeszcze jeden, dobra. I teraz się dwójka nasza przyda. Cyk, dobra, no co było? Co nas tu... O, jeszcze jeden, okej. Okay. Shit. Dobra. Nie było się, jak on przeładował dwójkę jedną ręką? No idea. Czy to jest coś, co ja myślę, że jest? Sejm gniewu dostaliśmy. Alright. Osiągnięto cel zabawnego. Grzybowa niespodzianka. To znaczy? Nie do końca rozumiem. Ale to było to po prostu.
Sojom gniewu dostaliśmy, spoko, sojom gniewu jest zajebiste. Jestem szczęśliwy. O panowie. Ja tam tego nie dostanę, nawet bym chciał. Trzeba tu uważać, bo oni nas strzelają tymi niefajnymi strzałami bardzo, więc trzeba uważać. Może ich znajdziemy jakoś z, oh shit, z boku. Okej. Przeskoczyliśmy to, spoko. Gdzie on jest? Napadł jeden. Jest ich znacznie więcej z tego co słyszę. O nie, jest Aldulian, niedobrze. Dobra, dobra, dobra. Bo nie mamy takie, nic takiego i nie możemy sobie pomóc jakbyśmy chcieli, nie? I to jest minus. Okej, okay, panie Aldulianie, chwila przerwy, bo to jest tragedia, dobra. Dobra, gdzie jest nasz motyl? Ja przeklej! Nie, pająku ich słyszę, okej. Okay. Moje też tak tupają i słychać jakby to były te same przeciwniki. To klej. Nie wiem ich jeszcze rozpoznać niestety. Dobra, dzieje się tragedia. Wypieprzać mnie stąd. O się, dobra, nie, tu dwójka musi wjechać, bo tu ja sobie nie poradzę inaczej. Dobra, noc. Nie było, wszyscy, ty jeszcze. Dobra, ale tu ja jeszcze tam daleko, na niego nie mogę dostać teraz. Coś się, dobra, tu jest życie. Tu jeszcze ty jesteś. Nie mam amunicji w ogóle, lol, okej. Zostało nam karabin szturmowy. Musimy sobie nim poradzić. Nic tu dookoła chyba nie ma raczej. No, musimy się ukryć jakoś, to jest przede wszystkim. Spróbuję pojechać tym moim... tym, ale nie wiem czy to się uda. Gdzie jesteś przeciwnik? Nie mam pojęcia, wiem, że unikam tych kul, ale nawet nie chcę. W sensie, nawet się nie staram. Gdzie on mnie strzela? Jeżeli mnie strzela, to strzela mnie bardzo nieudolnie, bo nie trafia. Chyba, moja amunicja te kule niestety. Ich jest dwóch. Jeden ten nie produkuje, nie produkuje tak szybko. Tu jesteś, zostaw mój motor. Spokoju. Prawda jest taka, że ja ich nie widzę, muszę jechać, muszę stąd jechać, bo ja ich nie widzę. Ruszaj się sam. Juhu! Dobra, jedziemy do nich, jedziemy im wpieprzyć. Krótko mówiąc. Au, shit. A nie mogę ich uniknąć na motorze, spoko. Ma sens, dobra, tutaj jesteś, dobra. Kamikadze mnie gonią, czemu nie? Dobra, ty musisz zginąć, ty musisz umrzeć. Ile tutaj kamikadze leci. Macie. Nie wiem, czy to pomogło cokolwiek, shit, mam 5 HP. Ostatnio kulowi jestem martwy. A nie chcę być martwy, chcę być żywy. No na pewno. Ja pierdzielę, okej. Ja pierdzielę. Gdzie jest mój minigun teraz, co? Gdzie jest coś, co... Matko Boża, uratowałoby mi dupę. Pierwszy się w kamikadze. Nie zdążę! Nie zdążę, patrzcie. Zobacz, zdążyłem. Ale co mi to... Co mi to da? Co mi to da? Zostanę zaraz kulą i umrę. Fuck. Fuck. Fuck, wiedziałem. Wiedziałem, że nie ucieknę. Wiedziałem, że nie ucieknę. Muszę zabić tego Alduriana, bo to się źle skończy. Dobra, zejdź mi z tego. Zabij go. Szybko. Dobra, udało się. Świetnie. Teraz idziemy tutaj. Au, dobra, jedną kulę mogę dostać. Się nic nie stało. Obłożymy się tu. Albo się zablokujemy. No nic to nie daje, bo jest ich za mało w innym miejscu. Dobra, łoimy. Po kolei. Tak, wiem, że jest ich za dużo. Doskonale o tym wiem. Nie wiem, czy nawet ci z tyłu nie wybuchają, ja jeszcze... Matko, nie. Ewakuacja do tyłu, bo to się źle skończy. A ja będę jeszcze do tyłu, to się mogą nowi przeciwnicy pojawić. Fuck my life, okej. Okay. Możesz odejść? No tu ich mam tak w dolinie, więc jest lepiej. Z tyłu chyba nikogo nie ma. Zostawiłem mój motor. Ale siła wyższa, niestety. Życie. Okej. Okay. Alright.
Ja się dziwnie muzyka wyłączyła. Rany boskie. Dobra. Udało się. Napaść była sroga. Ale daliśmy radę. Nie było źle. Leci do naszego motorku i jedziemy już tam na miejsce. Bierzemy sobie życie i idziemy stąd. Wszystko padło, na szczęście. A my lecimy dalej. Nie wiem, czy gramy jakimś skrytem prowadzi, ale my pojedziemy sobie ścieżką, którą zostaliśmy tutaj, ała, przyprowadzeni. Nie wiem czemu, ale mój motor nie dostaje w ogóle obrażeń, w sensie 100 tych gilsów ma cały czas. To jest chyba życie jego, tak mi się wydaje. Bo inaczej by tu nie pisało nic, prawda? No, pod V chyba było ten. Pod V była droga, mi się zdaje, nie jestem pewny. Czy my wyjedziemy stąd na spokojnie już? Powinniśmy raczej. Fajny taki chillowy poziom. Że wiecie, zapoznać się z grą tak wiecie dokładnie, że każdą broń dostajemy po kolei. I dodatkowo jeszcze mamy motyw, który możemy się przekrać po fajnym lesie. Laguje mi gra niestety, no ale jak powiedziałem, nie jest to przeszkoda dla mnie, żeby fajną grę pograć. Takie jest moje osobiste zdanie. Okej, co mamy zrobić? Mamy pistolet, mamy dwójkę, mamy karabin, mamy C4, mamy nasze gadżety, którego użyliśmy jednego jak na razie. Okej, do celu bliżej niż dalej. To jest plus. No ja śmigamy sobie na motorze, kto by pomyślał, że w tym stanie będę na motorze śmigał. Niesamowite. Pasy się pojawiają tak samo jak jedziemy. Ach, ten rendering blisko jest przepiękny po prostu. Okej. 23 minuty i dopiero teraz śmigamy do naszego celu. No cóż, o i tu właśnie, tutaj jest. Tutaj pojechaliśmy drugą stronę niż powinniśmy. Jedziemy teraz do przodu. Zobaczymy co nas czeka. Dostaliśmy dwójkę. Stamtąd jest 4, więc tam się opłaciło jechać, to bardzo. Nie chcę na wskroś jechać, bo się jeszcze okaże, że nie będziemy mogli. Mimo że Gena mówi, że hej, jedź na wskroś. Ale wiecie jak to jest czasami w grach, więc lepiej się trzymać ustalonej ścieżki, w tym przypadku drogi, niż cokolwiek innego, prawda? Takie jest moje zdanie. No w ogóle co tam u was? Jak wam się podoba? Oh shit, ogólnie seria. Holy cow. Bo mi się ogólnie bardzo podoba seria. I dziękuję, że jesteście tak zaangażowani w nią, no nie? Dobra, ewakuacja. Shit. Mam nadzieję, że będziecie z tą serią do końca i będziecie też w kolejnych. Ha. Bo naprawdę, tak jak mówiłem, wsparcie jest najważniejsze, jeśli robicie filmy na YouTube lub ktokolwiek innego. Bez wsparcia to praktycznie nikt by tego nie robił, bo człowiek lubi, jak jego praca jest oceniana. To mówiłem już wcześniej, mówię to, powtórzę to jeszcze raz. Bardzo ważna strzelba, nice. Tak było, to my. Raider Fleet, volcano eruption, giant blob monster, and then the Vatican explodes. Tak było. I don't know about you folks, but I think there's something really funky going on. Okej, rozwaliłem mu, to nie wiem, czy mam to rozwalać. Kolejny live. Mam ich już 9, god damn. Nieźle. Nie wiem, czy grałem daje tyle, tak naprawdę. No, ale o, nie możemy wejść na górę, oh shit, no dobra. Coś tu jeszcze leżało, tylko ja w końcu nie wziąłem. To jest list jakiś. Wziąłem list i się odpaliły przeciwniki. Przeciwnicy, oh shit. Jest ciekawie. Strzelba, bardzo fajna broń. Przefajna nawet. Czy to jest polip znowu? Czy mi się... Nie polip. Mumie dookoła mnie najechały. Nie wiem czemu ten jest taki ważny, nie przeczytałem go. No ale cóż. Przeczytam sobie wszystko, ja będę grał jeszcze raz grę, na pewno. Wy macie okazję sobie przeczytać, zatrzymując film. Także to jest fajne. No, panowie! Umierać! Umierać! Dobrze, teraz ty. Dobranoc. I tutaj jeszcze pan. Dobranoc. Było miło. O tutaj jeszcze. Ktoś się jeszcze kryje? Ktoś chce jeszcze dostać shotgunem w łeb? No, tak myślałem, że nie. Right. Możemy chyba jechać. Nic tu więcej raczej nie ma. Możemy się kierować dalej. Na głównej ścieżce jest mniej przeciwników niż na pobocznej. Dziwnie. Coraz bliżej celu, coraz bliżej miasta. If any of y'all French people can hear this, me and my gal Aubrey are stuck in this here bell tower, which
You might find funny seeing as my name is Annabelle, but frankly, I'm a bit of a pickle, or whatever it's called around here. A bit of a souffle, maybe. And we sure could use a hand. Preferably one with a gun in it. Hand, check. Gun, check. I'm on my way. So the same is sniper. Oh, sniperkę, yes. Yes, please and thank you. Idziemy tam. Jak najbardziej, mogę strzelać shotguna na tym, bo na trailerze pokazywali, że mogę. Jak najbardziej mogę, super. Idziemy na dzwonnicę w takim razie. Zrobimy sobie mały detour. Pojedziemy z ziemią. Hey there. Are you here to help? Yes, ma'am. Oh, god damn. That's mighty nice. Ain't it nice, Aubrey? Oh, he sure is. Nie odzywa się tam nikt oprócz ciebie, co jest podejrzane. Tu mamy coś, nie do końca wiem, co to jest. Hey guys, dajcie mi chwilę, zupełnie sobie amunicję. Dobra, możemy się napierdalać, chodźcie. Zapraszam. Gentleman? No w sumie tak. W sumie to prawda. Sam może i jest, jaki jest, ale jest niesamowitym gentlemanem. A co wy nie macie tylu naboi w tej snajperce, żeby wszystkich zabić? Bo aktualnie sobie dzice... O, wystrzeliła go do mnie, dzięki. O, Boże, wampiry. Z wampirami sobie mogli nie poradzić, bo wampiry są szybkie, a snajperka potrzebuje trochę czasu, żeby namierzyć, no nie? Tyle po wampirze? Że mam jednego wampira? Okej, okay, super, świetnie. Hapuś się, jeszcze klikałem L. Ups. Kolejny wampir. Chyba nas? Nie było. Kolejny wampir. Trochę was tu jest, panowie, nie powiem. Nie powiem, że nie. Po co tak blisko do mnie idziesz, jak ja mam shotguna, debilu? O, ja będę nie rozpoznałem, jaką bronię trzymam. Jakby mogli rozpoznawać, ale gra byłaby cięższa. Wyobraźcie sobie. Na przykład okno widzi, że mam rakietnicę, to ucieka z tego typu. Albo wyrzutnie kul. Byłoby spoko. Na mentalu takie coś mogłoby być. A nie, to trzeba by było tak zaprojektować AI, że... Byłoby ciężko. Takie jest moje zdanie. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Teraz tak skałą się jeszcze kryje. Uderzyłeś majster w skałę, a nie... O, okej, okay. Dzięki. Anabel. Udało się. Jej. 28 FPS-ów. What the fuck? Sure was lucky that you came along. You're welcome, ma'am. So, what are two all-American girls doing shooting aliens in the French countryside? Well, Aubrey's from around these parts, actually. After Lexington, she said, let's go somewhere nice, drink some wine, shoot some aliens. Is this Beacon? Who can say no to that? Right? Anyhow, I gotta get Aubrey back to the hideout. Hey, you want her rifle? Her arm's all shot up. Won't be using it for a while. Sure, ma'am. That sounds great. And good luck. Same to you, sweetheart. Thank you very much. Za snajperkę. Przyda się jak najbardziej. Tutaj były mniejsze lagi. No ale do nic. Co to jest? Zobaczcie, mamy wyciąg. I tam mamy iść nawet na końcu tego wyciągu. Co jest bardzo ciekawe. Tu jest życie schowane z tyłu. Bardzo fajnie. Bardzo ciekawie. Alright. Wypieprzamy stąd. Albo jeszcze nie. Benac, panu? Tak samo chcę skończyć? No cóż, no. O, shit, dobra, twój wybór. O, jest tam klej. Okej. Okay. Trochę się pobawimy. Albo już nie. Okej, okay, jeszcze jeden strzał chyba mam. Jeszcze jeden mam. Dobra, reload. Wykorzystam sobie teraz, bo i tak z niej nie korzystam aż tak bardzo, nie? Jeszcze ich słyszę. Dobra. Snajper doby nawet na lagach, god damn. Okej, okay. Chyba wszyscy. Wow, co to tak wystrzeliło, zobaczcie. O mój Boże. Tego gna tak wystrzeliło, tamtego też, zobaczcie. Matko, ile krwi. Ja w tych grze jeszcze nie widziałem tyle krwi. Nieźle. Bardzo ciekawie, okej. Okay. Jakąś budkę, czy ta budka, nie wiem. Coś tutaj jest, ten, czy niej? Nie, to jest budka, jakieś, nie wiem. Nie wiem co, jakieś dziurostwo. Spróbujmy na wskroś pojechać może.
Zdziwiło mi się jechanie po drogach. A to jest, nie wiem, kara jakaś? Ty pieprzaj. A, to nie jest wyciąg, to jest... To są biegnie elektryczne. Jak to się tam nazywa? Prąd przez to leci, okej? Okay? Krótko mówiąc. Okej, dojechaliśmy tu, tu mieliśmy dojechać, krótko mówiąc. Czy tam coś jest? No oczywiście. Coś tu jest przy tym? Jakieś objazdem? Nie, nic tu nie ma, no dobra. To zawracamy, dawaj sam. Nie wiem, będę mówił, jaki to jest motor, na pewno to nie jest Harley. Albo to jest Harley, nie wiem. Nie znam się na motorach, więc nie będę nawet mówił. Nie wierzę mi do wody, bo nie wyjedziemy. Coś po drugiej stronie mogłoby być? Nie, bo to są same skały, znaczy wątpię, że tam coś mogłoby być. Oh shit! No, są kolce tutaj. No cóż. Pojedziemy sobie dalej na nogach. To brzmi jak pająki. Prawda? Gdzieś pod mostem nawet brzmiało. Może ryby są? Byłoby spoko, gdyby były ryby, bo... Nie było ryby jeszcze w tej grze, a w starych były. Kurde, weźcie tego, weźcie... Jakby chcieli go mnie z tej gry usunąć, to byliby oni. Oni są tak denerwujący. Nie ma bardziej denerwującego przeciwnika niż oni. Ci z tarczami niebieskimi, naprawdę, nie ma... To najgorsi przeciwnicy w tej grze, takie jest moje zdanie. Hej kolego! Hej buddy! You dead now. Deal with it. To są for the transity. Don't know why. No, to jest Nissan Micra, tak? Dobrze pamiętam? Możliwe. Ja nie znam się aż tak bardzo na samochodach. W sensie znam się, to się rozpoznałbym markę, praktycznie każdą bym zobaczył. Ale jeśli chodzi o model, to czasami kuleje, więc... Tak to niestety bywa. Coś tu jest w ogóle schowane dookoła? Bo to jest taki kompleks, że tutaj coś schować... O właśnie, proszę bardzo, live schowany. To tutaj coś schować, to w ogóle aż się prosi, no nie? Wskoczę muju. Tu nigdzie nie wejdę już, najgdybym chciał. No trudno, lecimy dalej. Bam, 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 bam. Czy my zmierzamy do końca już tej gry? Jestem pewny. Nie piszcie mi, czy tak, czy nie, czy ile poziomu zostało, ja... Bym to sprawdził zarówno na internecie, gdybym chciał, a po prostu nie chcę sobie spoilerować, ile mi jeszcze zostało, krótko mówiąc, także... Doceniam miłe chęci, jak najbardziej, ale nie w tym przypadku. Kamikadze! Wyszły z pól kukurydzy! Kenny! Gdzie mamy iść teraz? Tam, okej. Okay. Nie miałem w ogóle punktu zaznaczonego przez chwilę. No cóż, nasz motor się już nam nie przyda niestety. Musimy iść na nogach. Damy sobie radę raczej. Powinniśmy. A, to jest dobrze widziałem, że coś tam idzie. O, skarczek jest na prawo. Okej, trochę was tu jest. Nie wiem teraz, czy ten poziom nie był na trailerze, tak całkowicie szczerze. Ty wiecie, gdzie sam jedzie właśnie na motorze z shotgunem? Możliwe, że to był właśnie ten poziom, który był na trailerze. Okej, tu się przyda to. Poszukania są za wolne zdecydowanie. Kto tak strzela? Czy to są bombiarze jeszcze? Okej, pomału panowie, pomału, pomału. Gdzie jest mój minigun, kiedy jest potrzebny? Taką by tu masakrę zrobić, żeby się nikt nie pozbierał. Okej. A nie, to wy! Oh shit, okej. Nie zauważyłem cię. Masz pan głowę gdzieś? Nie, ale teraz już nie masz nic. Bo ze skarbczakiem się za chwilę rozprawimy. Bo jego trzeba wziąć inaczej niestety. Żegnam. Jakbyśmy trafiali w oko, to mogłoby to zadawać więcej obrażeń. Bo w końcu oko to jest cały punkt gnaja. Zawsze i wszędzie i każdego. Jest skarbczak nie trafia, bo jest za daleko oczywiście, więc to w ogóle nie musimy się martwić. Chyba ich jest dwóch. Takie mam wrażenie. Okej, nie idzie źle. Nie idzie źle. Zbliżamy się do niego.
pomału. Bardzo prosty przeciwnik, naprawdę. Dobra, leży, super. Lecimy dalej. Normalna przechadzka, siadanie we Francji. Spoko. Idziemy do Kennego. W końcu ktoś, jakaś cywilizacja. Goddammit, po takim czasie. O nie. O nie, okej, okay. Ja mam sposób na ciebie. Ty możesz myśleć, że nie mam. Ale mam. Dobra noc. Au, au, dostałem. Nie ty! O! W ostatniej chwili zmieniłem. Dobra, lecimy panowie. Nie ma żartów już tutaj. Klej trzeba wziąć na poważnie, zawsze i wszędzie. Bo w grupach są niesamowicie niebezpieczne. No strzelaj! Pięknie. Rozwaleni wszyscy. Przeciwników jest mało. Wiem, że przed chwilą były te kleje, jeszcze były wcześniej ci pomarańczowi. Jak oni się nazywają? Jak oni się nazywają? Przetworzeni, ale... I takich przeciwników mało. Mogłoby być znacznie więcej przy ciągnącym poziomie. Naprawdę, całkowicie szczerze. Okej. O hej! Bum! Ile został? Przepraszam bardzo. 450. Alright. No spoko. O, wyboje, ciężkie wyboje. Udało się. Udało się. Król snajperki, panie i panowie. Gadę, dostał ten. Okej, nie trafiłem mu w głowę. Nie trafiłem mu w głowę. Trafiłem mu w głowę, okej. Jeszcze jeden jest. Nie szkodzi. Daj, nie wiem czy... O, jeden strzał i nie żyje. Wow, super. Chyba snajperka jest bardzo mocna. Zawsze w każdej części snajperka była bardzo mocna. Nie wiem czy w trójce była... W trójce nie było snajperki. Wiem, że była w drugim starciu. Nie wiem czy była w... Serious Aimie dwójce. Możliwe. Bo tam dużo stwariowanych broni było. Dobra, przedzielamy się. Do naszego celu, nareszcie. Dużo kamikaze tutaj pośród tych drzew. Nie ma co. Przeładowane mamy to. Możemy lecieć do naszego celu. Co nas tutaj czeka? Spadaj farmę, proszę bardzo. Siema stary. Namaste, mon frère. Philibert. Have you come to be taken and become one with Mother Nature? What? They have come from the stars to put us back in touch with the Earth. Is there like another set of alien invaders that I'm not aware of? No, they are not invaders. Look, I will show you. Przyjaźni kosmici, czy co? Oh no. Come, let us celebrate the dawn of Aquarius. To się źle skończy. Help us change ourselves so we can change the world. Take us up in your divine chariots and teach us the path of peace. Peace. Yeah, about that. You might want to take cover. Wiem, że się źle skończy. No ale cóż. Schowaj się, typie. No wow! Wezwałeś kosmitów z kosmitami na ziemi. Świetnie! Jesteś genialny, stary, naprawdę. Nic nie mogę trafić. Aaaa, mnie zabiją, tu mam za mało życia. Dobra, trzeba się skupić. Nie mówić, że umrzemy i czekać na śmierć, tylko trzeba się postarać, żeby nie umrzeć. Albo spieprzać i się schować w budynku. Mateusz Magliewski, 2020. Ale dajem, okej. Zamknij! Robię coś! Dobra, Jezus Maja, amunicji mi na was braknie. Stójcie w miejscu! Stand still, goddammit! Okej, naprawdę brakuje amunicji, nie jest śmieszne. Te pieprzone drony są ciężkie do trafienia. Może jakiś specjalny, a nie, gościu na nim! Nie zauważyłem.
bombę. I leci polip. Okej, okay, nie mam pojęcia, czym go załatwię, skoro nie mam tego. Muszę snajperką go strzelać. Nie ma innej opcji. Dostanę. Super, świetnie. W dobrym momencie to zrobiłem. Bardzo dobrym nawet. Nie ma czego punktu, bo ma, tylko nie mogę go znaleźć. Leży. O, shit! Żegnamy. Jakiś problem? Dobra, 5 naboi mam. Przeżyliśmy, to jest najważniejsze. Wspomniałem, że ataki wręcz nas leczą. Tak troszeczkę. Dziękuję. Udało się. Sukces. Rozchował się jednak. Nice. I can see in your aura that you are a powerful friend of the earth. Now, mon frère, it is time to seek out their base and bring peace by crushing the oppressor. You must head there, to the south, as the eagle flies. But you cannot go on foot like a hobbit. You will need a mighty steed. Here, take the keys to my combine harvester. Oh, proszę bardzo, combine. You're a terrible hippie. You know that? Well, you have to go with the flow, mon frère. Can you dig it? Like a grave. Oh, wow, that came out really sinister. Anyway, bye, hippie dude. Happy trails, mon frère. Dziwny jest koleś. O, jeszcze nie koniec poziomu. Myślałem, że to już jest koniec. No dobra, czyli będziemy jechać kombajnem, panie i panowie. Komentarze miały rację. Uj, to jeszcze fajne nawet, spoko. Będąc na wsi, jako że ja byłem na wsi, w moich młodych latach, jeździłem czymś takim. Także całkiem spoko. Niedługo, krótko, ale jeździłem. Nie przejechałem nikogo, by nie było. Dobra, wejdź do kombajnu. Ta muzyka, what the fuck? Do bazy wojskowej, kombajny? Pewnie, czemu nie? Czy możemy kosić drzewa? Tak, bardzo dobrze. Czy ja tędy przejadę, czy ja... Nie, tych dużych drzew nie rozwalę, to na pewno. Muszę dookoła jakoś jechać. Ta nuta w ogóle. O co chodzi? A nie, rozwalę wszystko? Aha, spoko, rozwalę największe drzewa. No to łoimy, panie i panowie. Łoimy. O mój Boże, tak. O tak. O Jezus. O jak dobrze, mogę strzelać? Nie mogę strzelać. Czekam go tamtego rozwalić, polipa. Panie mi kombajn rozwalą. To był zły pomysł jechać tak. A ja muszę strzelać. Oh shit, dobra. Nieważne. Bo mi na kombajn weszli, no dobra, to jest... Teraz rozumiem. Zobaczcie, po prostu muszę uważać, żeby mi tutaj nie weszli na górę, nie? Luz, da się zrobić. Wrócić trochę w GTA San Andreas. Znaczy w GTA, no i GTA San Andreas, tak, dokładnie. Dobrze mówię. Macie, panowie. Dobrze wam tak. Ty pomyślał, że najlepsze będzie na potwoim sojusze będzie kurwa kombajn. Ślicznie, okej. Nie mogę wykręcić do nich, którzy mnie gonią z tyłu. To jest minus. Zauważyłem typa. Dopadł, o shit. Dostałem trochę od niego, no ale... Dobra, pojedziemy trochę tutaj. I sobie nawrócimy. Nie mogę kombajnem zbierać życia, to jest minus. Jest jeszcze ich więcej, goddammit, okej. Okay. Nie wykręcę do was, panowie. Goddammit, muszę jakoś wykręcić do nich. Bo ich nie rozwalę. Teraz może? To są za szybkie, no. Nie wiem, musimy jechać do przodu, żeby ich rozwalić. Dobra, straciliśmy sporo zdrowia, ale na szczęście... Mam nadzieję, że sobie jakoś je przywrócimy, mój Boże. Nie wiem, czy ich rozwalać, czy ich po prostu krzanić. I tak w sumie pojedynczo to się nie opłaca ich rozwalać, nie?
Takie jest moje zdanie. Jest ich sporo, no jest to fajna zabawa, ale musimy jechać dalej. Nie ma, że boli. Dobra, lecimy dalej zatem. Nie będziemy się nim przejmować. Przejedziemy to po to, co mamy przejechać. Przed Gnary. Tu też jeszcze mamy kolegów. Ślicznie, dobra. Jak nas ktoś dogoni, to nas ktoś dogoni. Radio. Co za radio, nie mogę zobaczyć. Ekstra. Nie zobaczę, no. Nie wiem, nieważne. Może wyjaśnię, co to jest za radio. Jedziemy do celu, nikt nam nie przeszkodzi. Tak? Chcesz pod mój kombajn wejść? Proszę bardzo, zapraszam. Mój kombajn jest bardzo przyjazny. Spadła mi klawiatura. Muszę sobie poprawić. O shit, o shit, o shit, o shit, o shit. Dobra, udało się. Pająki możemy przejechać, nice. Macie robactwo. Paskudztwo. Kamikaze, no kamikaze nie jest przyjazny to pod mój kombajn, jak na... ani trochę. Nie wiem, czy mu uciekniemy nawet. Ja mogę patrzeć do tyłu, no to świetnie. Nie do końca wiem, co teraz. Muszę skręcać. A trochę ich leci. No, szybko mi to padnie. Festiwal zbiorów. Okej, dostałem osiągnięcie, fajnie. Ale za chwilę będę musiał z tego kombajnu wyjść i sobie poradzić sam. Bo kamikadze mi ten kombajn zwalą, niestety. A nie wiem, czy ja muszę w tym kombajnie zostać, czy mam... czy mogę go opuścić, nie wiem. Bardzo złą broń mi daliście. Dobra, muszę zostać w tym kombajnie, bo kombajn wybuchnie. Okej, dobra. Czy jeszcze, jak jeszcze to samo, to ja po prostu jadę do celu i... nie patrzę na nic. O, świetny momencie je zatrzymali, skoro jeszcze stoję w miejscu. Sztos, naprawdę. Rozpędź się. Świetnie po prostu. Świetnie. A tu z boku bieg ktoś jeszcze trzaska, okej. Dobra, gdzie jest nasz cel? Nie widzę mojego celu. Tam jest mój cel, dobra, umrę znowu. To jest te kamikaze pieprzone. Jak ja mam przejechać koło nich, skoro... nie mogę ten strzelać tak, jakbym chciał strzelać. I nawet nie trafia to ich. Jak ja mam żyć? A klej to nie jest problem akurat. Klej to jest najmniejszy problem, to mi się wydaje. O mój, o nie mogę tu wejść! O shit, nie! Nie, to tak, to ja nie chcę! Chyba wyjdź z tego kombajnu, wyjdź z tego kombajnu, mam 10 HP. Fuck, nie. Jestem w dupie, idę do niej, idę do niej, idę do niej. Tam jest, jeszcze dwa drony tutaj są, shit. Dobra, spróbujmy ogarnąć to jakoś. Bo mimo wszystko bardzo bym chciał to ogarnąć, tylko nie mam pojęcia jak. No to tak. Rozwaliłem to na C4, spoko. Nie mam C4 już, dobra, ewakuacja, szybko, 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 szybko. O matko, ile pająków idzie. Okej, nie mam pojęcia co robić. Staram się... to ogarnąć 10 HP tylko. Dobra, muszę spieprzać, muszę spieprzać. Nie ma innej rady. Ja chcę to ogarnąć, bo chcę się rozejrzeć, nie? A mój kombajn jest bezużyteczny aktualnie. Pająk mnie trafi jeden chyba i nie żyje, więc... nie mam nic do karabinu, nie mam nic do karabinu. Super. Chcę musimy powiedzieć jakoś z daleka. Czymś. Pająki są szybkie, a nie wiem czy są... O, shit! O! O! Są tak szybkie jak kamikaze na przykład. Wątpię raczej. Dobra, tu amunicji nie skończono, więc muszę z tego strzelać. Boję się, coś tutaj będzie z tyłu jeszcze. Dobra. Próbujemy naszych sił. Pająki tam idą wszystkie? Tak, tam idą, dobra. To nie najgorzej, myślałem, że będzie gorzej. Klej na 6-1 był, to wiem. Bo one dostają stąd, więc trzeba strzelać. Okej. Ogarnąłem to, ogarnąłem to. Dobra. Wow, okej. Okej, na spokojnie. Dobra, idziemy teraz z powrotem. Niesamowite, okej. Dawka emocji na koniec. Nasz kombajn biedny. To w niego jeszcze to on się rozwali. Rozwaliłem kombajn, okej. Proszę bardzo. Fajnie rozwalony ten kombajn, w sensie sporo części, ale to mi się wydaje, że jest mniej części niż byłoby normalnie. Chyba raczej oczywiste, no nic. Tutaj coś z boku mam, wiem, że mamy iść tu, to sobie nie koniec poziomu.
Ale czy mamy tutaj coś? O, nie mam tutaj opcjonalkę. Dron towarzyszący, muszę tutaj iść. Próbujemy, nie ma co. Przemień centrum dronów, okej. Okay. Spróbujemy. O, byłoby całkiem fajnie, sam. Muszę przyznać, nie wiem, czy mam je teraz rozwalać, chyba nie. Mam więcej życia teraz, to się liczy. Ale ten dźwięk mi się już nie podoba, ani trochę. Oh shit, okej. Okay. Okej, po kolei, na spokojnie. To jest poziom kamikadze chyba, naprawdę, bo one są największym bólem w dupie na tym poziomie. Od kombajnu po wszystko dosłownie. Okej, okay, rozwaleni, załatwieni. Dron towarzyszący, to byłoby bardzo fajne mieć. Także pójdziemy sobie tam. Ten odcinek będzie długi, I don't care. Będziecie mieli więcej do oglądania. To powinien być plus dla was. Takie jest moje zdanie. Miło było, ale się skończyło. A ma amunicję od cholery. A właśnie mamy przecież granatnik jeszcze tutaj. Oj Maci, zapomina cały czas o tym granatniku. Ja tak nie trafiłem teraz. Git, zajebiście. Ja. Te podwójne po prostu wejście są tak fajne, że to... To po prostu brak słów jeszcze czasami, jak to jest fajne. A, to był błąd. To był duży błąd. Trafiłem go, a nie zabiłem go niestety. Chyba ich jest tutaj za dużo. O, dostałem jak lecą. Widziałem ją w ostatnim momencie, jak leciała do mnie. Bo tego trzeba podejść inaczej. Zdecydowanie. Zapytacie pewnie jak? Snajperką. Popadają na raz. Au. Okej. Okay. Tam jeszcze z boku biegną. Nie wiem czy biegną, ale na pewno są. Nie wiem czy one są... O, shit, tutaj z boku. Nie mam żadnego pojęcia, może nie wiem, one biegną faktycznie albo bronią czegoś. Czy po prostu ostrzegają, żeby nie schodzić z trasy czy coś. Taka bariera, której tak naprawdę nie ma. Coś tego typu. Takie dodatkowe manowanie amunicji kompletnie po nic. Rozumiecie, o co mi chodzi na pewno. Chyba te lagi naprawdę mnie dobijają. Gapisz 30 FPS-ów, mate, to nie jest 30 FPS-ów ani trochę. Na pewno nie jest tu jej strony, to 30 FPS-u widzicie. Pojeb to sobie urzęduje dalej. Jeszcze się mną nie interesuje, to dobrze. Ja sobie powybijamy robactwo. Teraz się mną interesuje czerwony biomechanoid. Nie wiem czym go najlepiej załatwić. Jest chyba nie jeden tam, tylko dwa. Tak, raczej tak. Chyba no, spróbujmy, nie wiem, C4 nie mamy. Dwójką no. Tylko żeby on nie zrobił tej swojej fuli, co robił zawsze. Właśnie o tym mówię. Napadł, okej, okay, super. Polepiam sobie urzęduje, tak jak mówię, ale się on jeszcze nie interesuje, to dobrze. Gorzej będzie, o matko, 28 FPS-ów, pewnie. Wytrafiłem go nawet, zajebiście. Co z sniperką jest nie tak, naprawdę. A tu skarżek jeszcze jest, oh god damn it, okej. Okay. Myślę, że to jest biomech czerwony drugie, to jest Scrapjack. O mój Boże. Jak podchodzicie do Scrapjacka na blisko, upewnijcie się, że go rozwalicie, jak najszybciej się tylko da. Zdychaj. Zdychaj. Na jednym magazynku. Nie. Myślę też, że nie trafiłem też trochę, więc... Więc fair. Okej, okay, szedłem trochę z drogi, musimy iść tędy. Fajnie tą opcjonalkę schowali, tak szczerze, bo niewiele osób tam poszło tak naprawdę. Okej. Okay. Dostaliśmy z powrotem rzeczy. Przyjmij centrum dronów, ja bardzo chętnie. O nie, no nie, no po prostu nie wytrzymam. Czemu ty? Czemu ty? Jeszcze klej dodatkowo? No pewnie. Bo ja nie mam co robić. Shit!
Gdzie ona wyciała? W ziemię? Chyba tak. Oh god, oh god. Dobra. O, igam z ogniem. No właśnie, au, au, au. Nie mogę tu wejść! O! Gdzie, co? Ja słyszę go, ale go nie widzę. On tu na dole gdzieś jest? On spadł, aha. Przypał, stary. Chyba muszę ją rozwalić, bo mnie denerwuje. Skąd ty masz tyle rzeczy, skoro tu nawet tyle rzeczy nie leży? Bo ty powinna się brać skądś, a nie tworzyć. Takie jest moje zdanie. Dobra. Zbliżamy się do centrum dronów. Co jak będzie miała na spokojnie ponad godzinę? Może będzie najdłuższy jaki był. Może pobije odcinek z Knowem, kto wie. Miejmy nadzieję. O, hello. Mamucie. O, Skarbczak nas przywitał, świetnie. Zawsze chciałem, żeby mnie Skarbczak przywitał. Było moje marzenie, na szczęście się spełniło. Dwa na raz, spoko. To z tego, że mieli mało życia. Dobra, się muszę z nimi rozprawić, zanim się rozprawię ze Skarbczakiem. Dobra, strzel stary i ja do ciebie podejdę. No i co? Tyle cię było. Okej, coraz bliżej celu. Tam jestem mamą. To jest początek poziomu w ogóle. Chyba, że on się przemieścił. Jedno z dwóch. Fajnie byłoby, gdyby to, wiecie, była cała taka jedna mapa wielka, no nie? Dobra, coraz bliżej. Tu pewnie się będziemy jeszcze napieprzać z kimś. Że my body is ready. Co my tu mamy? O mój Boże. Drony, no tak. I should get one of these. Human of Earth! You are filthy and unauthorized. Surrender immediately! What? Am I under arrest? Yes! Yes, you are! But officer, you don't even have a gun. That is irrelevant. You must surrender now, barbaric ape. O matko. Because I was thinking I could reprogram you and then also grab one of those combat drones and use it against mental. Well, shit. Action hero? Definitely. Sex symbol? You betcha. Hacker genius? Why the hell not? O mój Boże, symbol seksu. Drony w górze, cel osiągnięty. Super. Mam teraz dyna przyjaznego, który będzie z nami latał, czy jak? Czy będziemy musieli go wypuszczać? Zhakowany dron. Kolejny gadżet do naszej kolekcji. Superowo. Użyjemy sobie go na pewno, bo jestem mega podekscytowany, że mam drona. Tam, 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 tam. Pum, 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 pum. Coś jeszcze dookoła jest? Czy możemy iść dalej? Zaraz się to okaże. Raczej wszystko wzięliśmy. Czy sprawdzimy sobie ten hacker room dookoła? Czy na pewno nic nie ma? Raczej nie. Ale tak szczerze, jakby obcy tutaj przyszli i rozwalili to wszystko tutaj, co tu jest, to by sam stracił kontrolę nad dronami. Ale to tylko, wiecie, moja sugestia, nie? Sfakowany dron. Lata i strzela. Idealny towarzysz. Alright. Możemy jakoś szybciej stąd zejść? Gdzie jest nasz cel tutaj? Możemy stąd zejść tutaj? Pewnie, że możemy. Sobie skróciliśmy drogę niesamowicie. Okej, Skarbczak na horyzoncie. Aktywuj gadżet! No proszę bardzo. Jak ślicznie. Robi robotę za nas. Możecie swoje? Tak, okej. No i też jestem do niego. Całkiem spoko. I to pasuje. Czy dron właśnie zabił Skarbczaka, czy mi się zdawało? Wow, stary. Chodź ze mną. Idziesz? Idźcie ze mną, ale jazda. Mam mojego towarzysza, mam mojego przyjaciela. Chwila, na pewno gdzie on jest? Czy on w tym obszarze tylko został? Stary. Nie mam pojęcia, gdzie on jest.
Zawsze strzelać to spoko, jak nie, no to nie. Ej, zapytałem czy tutaj mam teraz 3, jego już nie ma. Myślałem, że będzie chodzić za mną. Ej, jestem smutny teraz. Crow Team, come on. Dopóki on nie umrze, powinien chodzić za mną. Wiecie co? Jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony. Żaby! Kurza... Nie. Nie. Żaby to były najbardziej dziadowskie przeciwniki, jakie były. Nie lubiłem ich strasznie. Koniec poziomu! W samo południe. Czas poziomu 57 minut, stosowane 45. No tak, gdybym nie poszedł... Nie poszedł w rzeczy dookoła, to naprawdę by było szybciej. 116 milionów punktów. Wow, jeden na drogę, kolejny poziom się nazywa. Wow, który to jest poziom? 4, 5, 6, 7, 8, 9. To będzie 10 poziom już. Wow, to będzie 10 poziom. Okej, okay, także ten poziom był bardzo fajny. Bardzo mi się podobał. Był kompletnie inny od reszty, co w ogóle czyniło go unikalnym. Ale minus jest taki, że nie odzyskaliśmy całej swojej broni. Nie wiem, czy odzyskamy, nie wiem, kiedy ją zdobędziemy, ale dostaliśmy minigana na poprzednim poziomie. I teraz zostałem odebrany. Nie mamy jakiejś, nie mamy nic. Jest cięższa gra oczywiście niż była przed chwilą. Także zobaczmy, czy jest kascenka następna. Nie ma kascenki, ok, zapisujemy sobie grę. Proszę bardzo, zapisz. Tak, chcę napisać grę. Cyk, ok. I żegnam się z wami, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za komentarze, dziękuję za wsparcie, jeśli chodzi o tą serię i mam nadzieję, że jak ta seria się skończy, wybierzemy razem wspólną, kolejną i będziemy się razem to przebawić. Także cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie, pa. Zapraszam was na kolejne odcinki z Gry Sims 4. Trzymajcie się, pa, pa.